No i dojechaliśmy właśnie na załadunek w Gdańsku. Wkładamy, sprawdzamy. No i zobaczcie, w chwili obecnej Dafik waży 14 ton i 720 kilo. No tak trochę skacze ta waga. Ale zaraz się chyba ustabilizuje i dopiero, czekajcie, zgaszę go, może nie będzie tak skakać ta waga, żeby to wszystko się zatwierdziło w miarę. Mamy zielone światło, możemy jechać na parking i oczekiwać na załadunek. All the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dark. No i dzień dobry moi drodzy. Ja już aktualnie melduję się z mroźnego, ale słonecznego Gdańska. Tym razem wyjazd mamy z samego portu i najprawdopodobniej będziemy ładować jakiś granulat w workach. No przypuszczam, że to będą big bagi, z tego co widziałem na opiniach na Google, ale w chwili obecnej stoję sobie na parkingu i oczekuję na dokładne zlecenie, bo jeszcze na firmie nie wiedzą, co tak naprawdę będę ładował. No przypuszczam, jest to dość spory młyn, także raczej będzie coś to na paletach w workach. No ale jak otrzymają zlecenie, to już będę wiedział wszystko, co jest pięć. Na razie na spokojnie
spaceruję, oczekuję. No i cóż wam mogę powiedzieć, no zmierzamy do słonecznej Italii. Także no, wyjazd jest zacny. Zawsze lubię wracać do Włoch. Nie tylko dlatego, że jest tam ciepło, bo w Gdańsku dzisiejszego dnia mamy minus 7. Także już sezon zimowy w pełni zawitał w Polsce. Wiem, że na pewno jakieś tam przeszkody na swojej drodze będę miał na Austrii, Brennero, bo tam już dosyć spora ilość śniegu spadła, ale nie od dziś w tym siedzimy, także zima nam nie jest straszna. Cóż, spaceruję sobie, zaraz wracam do auta i tak czekam na telefon z biura, bo pani mi kazała zostawić po prostu numer telefonu. Zadzwoni do mnie i powie mi, co jest 5, gdzie mam się podstawić, co będę ładował, czy mam wrócić po prostu po dokumenty i czekać na wózkowego. No, na razie po prostu czekamy. Myślę, że ten ostatni wyjazd w tym 2021 roku będzie pomyślnie przebiegał i tego proszę mi życzyć, żebym już w ostatnich tygodniach tego pięknego i wspaniałego roku, bo dużo się działo, tak naprawdę sporo na pewno zostanie mi w pamięci. Zwiedziliśmy wiele nowych krajów przede wszystkim, dużo działo się, że rok 2021 można powiedzieć, że to był dobry rok. I życzyłbym sobie oraz wam, żeby ten kolejny rok był również tak owocny jak u mnie. No i troszeczkę wam ponagrywałem fajnych ujęć z tutejszego portu, ale zmarzłem niemiłosiernie. Widzicie, jak ja się dzielnie dla was poświęcam. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Liczę na to, bo naprawdę zmarzłem okrutnie. Jest z minus chyba 7 stopni. Mamy 10 rano, a mróz nie odpuszcza. Wracam troszeczkę się ogrzać do kabiny i zobaczymy. Mam nadzieję, że zaraz wszystko się rozwiąże, bo chciałbym załadować i jechać do tej Italii, a wiem, że w środę mamy zakaz we Włoszech i w Austrii. No i to troszeczkę na pewno będzie nam krzyżowało planów, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. No i cóż mogę powiedzieć, zapraszam was na wycieczkę do Włoch. Jak ja dobrze, że włączyłem sobie piecyk. No i jeszcze tak w międzyczasie powiem wam, że ja to naprawdę byłem grzeczny w tym roku, ponieważ fajny prezencik mi zasponsorował szef ze spedytorem. Płatna wycieczka do Genui. Kto by nie chciał pojechać, nie? Jakoś ten ostatni wyjazd w tym roku naprawdę mam chęć pojechać, zrobić co mam zrobić, wrócić na święta i w końcu sobie odpocząć troszeczkę dłużej niż to zazwyczaj wychodzi. Teraz przyjechałem w piątek wieczorem. No i we wtorek z samego rana już trzeba było wyjeżdżać, żeby w miarę to jakoś tak miało ręce i nogi, żeby wrócić jeszcze do świąt troszeczkę. Na pewno nie w tym ostatnim okresie takim, wiecie, 23-22 grudnia, to naprawdę już nie chciałbym się znajdować na wyspie, bo sami wszyscy dobrze wiecie, co miało miejsce w zeszłym roku. Nie chciałbym się gdzieś tam na wyspie ugotować. Podejrzewam, że nie będzie już tak czarnych scenariuszy, że gdzieś tam kierowcy utkną na lotniskach czy coś. No to był taki boom po wyjściu z Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. To taki był jeden wielki ogólny szok. W tym roku na pewno tego nie będzie, ale chciałbym uniknąć dużych opóźnień i kolejek na wyspie, bo wiem, że wiecie, wszyscy będą wracać. I kierowcy ciężarówek i osobówek, także na pewno z autopsji wiem z poprzednich lat, że w tym okresie wakacyjnym naprawdę jest spore opóźnienia występują właśnie w portach, a ja bym chciał tego uniknąć. Już rozmawiałem z Patrykiem, że tak max do 17-18 grudnia będziemy się znajdować na wyspie, a później będziemy gdzieś tam się bawić albo przerzutami, albo jakieś tam Francja, Włochy jeszcze zrobimy i później do Niemiec i do domu. No to wszystko się okaże w praniu. Mamy
Na chwilę obecną 15 dni zaplanowanych w trasie, także mam nadzieję, że tym razem troszeczkę pomyślnie wyjdzie to wszystko, bo zeszły wyjazd nie można było zaliczyć go do udanych wyjazdów, no ale tak to czasami bywa, że po prostu straciłem dużo czasu na tym rozładunku, przepraszam, na załadunku w kryju, no ale obejrzycie mój poprzedni film, to na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także mam nadzieję tylko, że tutaj w Gdańsku już załaduję w miarę, bez jakichś komplikacji. No, na razie już jestem godzinę w plecy, no ale cóż, tak czasami bywa, że cierpliwość to naprawdę podstawowa cecha dobrego kierowcy, bo nie ma to sensu się denerwować. Ja o tyle jestem w tej dobrej sytuacji, że ja wyjeżdżam. No i ten czas tak naprawdę nie gra dla mnie zbyt wielkiej roli. Jakbym wracał, no to jak każdy wie, można by było się zdenerwować. No i witamy na polskich firmach. Okazuje się, że jestem w złym miejscu. Adres jest prawidłowy, jestem na Ostrowiu 1, ale ładunek nie jest tutaj dla mnie przygotowany i mam jechać na firmę obok, się dowiedzieć, czy po prostu tam mają coś do załadowania do Genui. Także zobaczymy zaraz. No to tylko troszeczkę straconego mojego cennego czasu. No ale czasami tak bywa. Ja byłem przekonany, że jestem w dobrym miejscu, a jednak się pomyliłem. No adres jest zgodny, tak? Także co ja mogę wam powiedzieć? Też nie jest to do końca moja wina. Jakieś nieporozumienie w zleceniu. No i już praktycznie jesteśmy w domu. Znaleźliśmy firmę, ale musiałem jechać kilometr dalej, żeby się obrócić, aby wjechać na wagę. No w Polsce to nieraz te firmy takie trochę stan umysłu, ale no cóż, jakoś trzeba się z tym pogodzić. Ale irytujące jest to, że po prostu w zleceniu miałem adres i pod jeden adres podlegają dwie firmy. No i tam straciłem godzinę czasu, w ogóle bez sensu, bo zanim oni sprawdzili, czy ten towar mają dla mnie gotowy, tak jak wam wspomniałem, teraz się okazuje, że oni tego towaru nie mieli i dlatego gdzieś tam mi się zapaliła lampka, że gdzieś to jest na innej firmie. No i tutaj już porozmawiałem, o tyle dobrze, że jesteśmy w Polsce, wszędzie się dogadamy. Porozmawiałem tutaj z panem ochroniarzem i znaleźliśmy dobre, prawidłowe miejsce załadunku. Także ładujemy w Remontowa, Gdańsk, Stocznia. No i tutaj muszę wjechać na wagę i się zameldować. Dobra, mam nadzieję, że już będę w dobrym miejscu i wszystko już pójdzie pomyślnie. No i powiem wam tak, jak już znalazłem firmę prawidłową, gdzie mam ładować, to okazuje się, że w biurze pani mi mówi, że załadunek był na wczoraj, czyli na poniedziałek. I trzeba po prostu zmienić daty, żebym mógł wjechać na firmę i ładować. Także witamy w transporcie. Pięknie się to zaczyna, aby to nie było coś podobnego jak ostatnim wyjazdem. Jaki pierwszy dzień, taki cały tydzień. I teraz weź, jedź, zawrócić muszę gdzieś. No i nie mam gdzie się zatrzymać, a na firmę mnie nie wpuszczą, dopóki spedycja nie zmieni dat z wczoraj na dziś. Tam godzina stracona, bo w nieodpowiednim miejscu się znajdowałem, ponieważ dwie firmy podlegają pod jeden adres i pod jeden numer, nie tylko adres, tylko pod numer. Na Ostrowiu 1 są to Gdańskie Młyny i firma na Ostrowiu 1 znajduje się Remontowa, czyli Stocznia. Nie wiem, jak do tego podchodzić, ale nie podoba mi się to. Myślałem, że przyjadę, załaduję i wypad do Włoch, ale nie jest tak kolorowo, jakbym chciał. Jadę tutaj na tym skrawku, zawrócę po raz kolejny,
Już teraz nie zawrócę, bo stoi tu osobówka. Przed chwilką miałem tu możliwość zawrócenia, ale... Ej, kurde, słabo. Bo tam już jest droga dwupasmowa. Ej, ale na to nie ma gdzie zawrócić. Porażka. Mamy stację benzynową. To może na tej stacji mi się to po prostu uda. Dziwna sytuacja, co? Ty, zakaz wyjazdu, ale dobra. Super, jak już zawróciłem. Nie ma tu się gdzie tak naprawdę zatrzymać. Ale chociaż o tyle dobrze, że no jest dosyć szeroko na jezdni przed firmą. No i włączę magiczne światło awaryjne i będę oczekiwał, aż spedycja ogarnie zmianę dat załadunku. No i co? Wszyscy dobrze wiemy, że światła awaryjne działają cuda w takich przypadkach. No wybaczcie, jak utrudniam przejazd, no to trudno, nic nie poradzę. No a więc wjeżdżamy. Sprawa się wyjaśniła i teraz mam gdzieś się kierować na lewo, później również na lewo i na jakiś magazyn. Zobaczymy, będziemy szukać. No i znaleźliśmy chyba odpowiednie miejsce, gdzie będziemy ładować. Także kolega ściągniczka wiedzie, ja razem z nim. Tam widzę, że jedna plandeka już się ładuje, także może i również te same miejsce, gdzie ja. No zaraz się wszystkiego dowiemy, gdy wjadę już, nie? Oby już to wszystko przebiegło pomyślnie. Dobra, wszystko się wyjaśniło, ja zmierzam do otwarcia boku. Tutaj mam materiał, który będę ładował. Zobaczymy, w miarę już to, miejmy nadzieję, będzie sprawnie przebiegało. Także ja udaję się do pracy. Także takie elementy do statków ładujemy. Tu jest jakiś silnik Rolls-Royce'a, także czuć pieniądz. No i wam powiem, że na tej plandece nie tak źle. Ja uwielbiam takie różnorodne ładunki. Nie dość, że nie ma jak tego spiąć, no bo jak sami widzicie, tak specyficznie. To druga strona medalu jest taka, że to nie jest do końca stabilne. Na początku mam jakieś szkła, jakieś okna tutaj, jak sami widzicie, mamy drzwi, także towar z odzysku. No ale zostaje nam tylko to zabezpieczyć i jedziemy. Jedyny plus to jest taki, że będzie ciężko i chociaż przez Austrię przejedziemy z dobrą przyczepnością, bo tam, jak sami już wiecie, zima zagościła, więc przyczepność będzie dobra przy 24 tonach. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ja zapiłem tyle taką ilość pasów. Zawsze mi się udawało od rampy do rampy. A jak już był załadunek, to nie trzeba było zapinać tych pasów. A tutaj
Kurde, zużyłem ich chyba z 15. Kurde, nie cierpię takich ładunków. Jeden, pasy się zsuwają, ja pierd... Dobra. Chyba do góry nie poleci. Dobra, jesteśmy gotowi do opuszczenia tego pięknego miejsca załadunku. Także najgorsze mamy za sobą, czyli załadunek teraz ta przyjemniejszy zwrot akcji. Sama jazda, wyjeżdżamy ze stoczni w Gdańsku i jedziemy, miejmy nadzieję, do słonecznej Genui. Kurde, żebym jeszcze stąd wyjechał, bo fajnie i na nic nie najechał. Dobra, nieźle. No, pan, który mnie ładował, bardzo przyjemny, fajny, pomocny i sprawnie razem to jakoś ogarnęliśmy. Tutaj jeszcze szef ochroniający ten cały port musi mnie wypuścić i już będę mógł zmierzać w stronę granicy polsko-niemieckiej. Tak, potrzebuję. A, dokument jeden. 26 palet, tak? Tak, 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 tak. Dobra. Ten dokument jeden pan potrzebuje? Znaczy, pan da, bo ja mam dokument na... No i w końcu natrafiłem na normalnego pana ochroniarza. Bo często jest tak, że na tych firmach ochroniarze czasami zjadają wszystkie rozumy, ale tutaj akurat fajny, przyjemny, miły pan życzył mi szerokiej i bezpiecznej drogi. Autko mamy już umyte. Teraz czas na śniadanie. I jedziemy zobaczyć, co tam w Niemczech słychać. Mam nadzieję, że tak jak ostatnio, tak i tym razem uda mi się przejechać ten kraj bez większych opóźnień. Ale to już się okaże za jakieś 2 godzinki. Pominiemy sobie Berlin, wjedziemy na 9 i będziemy się kierować do Monachium. Mamy dzisiaj 8 dzień grudnia. W Austrii i we Włoszech mamy dzisiejszego dnia zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych. Więc dzisiaj to na maksa pójdziemy sobie gdzieś przed Monachium. Tam się zatrzymamy na 11-godzinną przerwę. No i jutro będziemy zmierzać do Genui. Ale fajnie, fajnie wszystko się układa. Już rozmawiałem z panią spedytor i mówi, że będzie planowała mi coś na Wielką Brytanię. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Lubię takie akcje, jak załaduję w piątek, to jest opcja, że może w poniedziałek mi się to uda ogarnąć. Sobota będzie pracująca, co bardzo mnie cieszy, chociaż ten weekend jakoś w miarę szybko przeminie. Bo zazwyczaj te weekendy w trasie nie bardzo
lubię spędzać na parkingu. Znaczy, ja i tak zazwyczaj bym gdzieś uciekł w miasto lub gdzieś się przeszedł, pochodził, poruszał. Bo wiecie, w tym naszym zawodzie to ruch to jest priorytet. Bo trzeba dbać o swoje zdrowie. Dobra, idę na śniadanie i zaraz jedziemy do Niemiec. No i mamy piękną zimową aurę za oknem. Jesteśmy już w okolicach Hofu. To jest taki rejon właśnie zimowy. W tamtym roku tak samo jak tak między już listopadem a grudniem się jeździło, to tutaj zazwyczaj były albo duże mrozy, albo dość wcześnie spadł śnieg. No i tym razem no, jak sami widzicie, nie jest kolorowo na drodze. Jakoś musimy sobie radzić. Jest minus jeden na zewnątrz. No taki śnieżek pruszy. Wiem, że przed nami dopiero się zacznie zima, bo na radarze pogodowym już widziałem, że dosyć spora chmura śnieżna jest przed nami na wysokości Monachium, gdzie właśnie zmierzamy. Więc może być wesoło. Ale my tam zimy się nie boimy. Trzeba na spokojnie. Tak, trzeba trzymać obydwiema oburącz kierownicę i jakoś sobie z tym wszystkim pomalutku poradzimy. 940 nam zostało do mety. Miejmy nadzieję, że jutro w godzinach popołudniowych nam się uda to rozładować w miejscowości Genua. No i nic, mi nie pozostaje jak wam powiedzieć, że za jakieś parę godzin będziemy przed granicą w Austrii, a tam dopiero może zacząć się wesoło na drodze, to raz. No pięknie na zewnątrz, to już wielokrotnie widzieliście, że jest tam ładnie, bo dość często tam właśnie odpalam kamery, bo jest wam co pokazać. No i teraz już takiej typowo zimowej scenerii również może być ciekawie. Fajnie się to będzie wam oglądało na telewizorach, tabletach, telefonach lub laptopach, ale ja jak będę tutaj walczył z tą zimą, to na pewno nie będzie aż takie to miłe. Wiecie, stres na drodze, większe skupienie, słaba przyczepność. Ja mam nie mam dociążonej aż tak osi, żeby się pewnie czuć na warstwie półśnieżnego czy tam lodu. Więc zobaczymy, no. Pomalutku będziemy sobie jakoś chyba radzić. Nie pierwsza zima za nami i pewnie nie ostatnia przed nami. No ale tutaj widzicie jak to jest, nie? Ja tu chcę walczyć, a tutaj osobówki nie bardzo chcą współpracować ze mną. Dobra, jadę dalej. You should go feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Wszyscy tak narzekamy na ten nasz kraj, że w grudniu drogowców zaskakuje zima, ale w Niemczech nie jest wcale lepiej. Bo wam powiem, że jadę już ze dwie dobre godziny na autostradzie A9 w kierunku Monachium i jeszcze nie widziałem żadnego pługa ani z naprzeciwka, ani na moim
pasie. A zobaczcie, jak wygląda droga. Sypie niemiłosiernie. Skrajny lewy pas już jest biały. Wam powiem tak, zostało mi 30 minut jazdy. Pas przeciwny widzę, że już jest zamknięty. Także kwestia czasu, jak zamkną i drugą stronę, która właśnie... ja sobie wjadę, moi drodzy, tutaj, ale zobaczcie, tak trzeba w miarę myśleć, żeby później wyjechać, nie? Kurczę, jest grubo. Staję tutaj, jest w miarę płasko i zobaczymy, co czas przyniesie po pauzie. Zobaczę sobie na gogle, czy będzie po prostu sens stąd wyjeżdżać, czy zostaniemy już tutaj na dzikusie na noc. Bo na chwilę obecną to nie zapowiada się zbyt ciekawie. No i tak to wygląda z zewnątrz. Kurczę. Muszę odsłonić znaczek DAF-a, bo... bo będę jeździł incognito, to trzeba reklamować godną markę. Żartuję oczywiście. Ale naprawdę pogoda jest bajeczna. Tylko żeby w miarę te drogi były odśnieżone. Uwielbiam śnieg, uwielbiam zimę, ale nie do jazdy. Bo wiecie, emocje są niesamowite czasami, to raz. A druga sprawa jest tego typu, że jest strasznie niebezpiecznie na drogach. I żeby złamać zestaw, czy pójść gdzieś do rowu, to naprawdę nie trzeba zbyt wiele. Chwila nieuwagi i mamy problem. Tu kolega już się ślizga. Ja dlatego stanąłem tutaj na gabarytach, ponieważ jak nasypie sporo śniegu, to jeszcze w miarę na prostym może wyjadę. No a tu kolega już się ślizga, no. Zawsze pamiętajcie, przezorny, ubezpieczony, nie? Dobra, idę do środka, bo jest naprawdę nie dość, że zimno, to i śnieżnie. Dobra, przerwę mamy praktycznie za minutkę wykręconą, ale zanim ruszę jeszcze z parkingu, to sprawdzę na Google Maps, czy nie ma żadnej autostrady zamkniętej, bo jak sami widzicie, co się dzieje na zewnątrz, no na razie tutaj patrzę do samego Ingolstadtu, jest tylko pomarańczowa nitka, także nic nie jest zamknięte. Za mną jest spore opóźnienie, są na czerwono. Dobra, ale to nic. Mamy jeszcze 2,5 godziny jazdy, praktycznie dwie, no prawie 3 godziny, więc nie poddajemy się. Jak się uda nam wyjechać z miejsca parkingowego, to jedziemy. Więc odpalamy sprzęt i ruszamy na autostradę. Dobra. Zobaczymy, co tu wyjdzie na drodze. Ale wam powiem tak, dobra, wyłączymy sobie trakcję. Zapniemy sobie mosty, żeby wyjechać po prostu z tego śniegu. Pauza jest wykręcona, 46 minut. Ruszamy. Kurcz. Bez problemu. No, bez wariacji, spokojnie, Dafik, spokojnie. Na autostradzie już będzie na pewno rozjeżdżona droga, więc ta przyczepność pewnie będzie o wiele lepsza niż tutaj na parkingu, bo tutaj nawet przez jakiś tam okres czasu nie przejechał nad pług, a tam jeżdżą cały czas auta, więc jakoś to rozjeżdżone zostało. O, ale zobaczcie, wjeżdżam na autostradę, a tu jest... To jest stanowczo za spokojnie. Zobaczcie, nikogo nie mamy za sobą, nikogo przed sobą. Jestem, kurde, aż jestem w szoku. Źle to wygląda. Nie chcę być tak sam na tej autostradzie. Dobra, zapinam pasy i pomalutku sobie będziemy jechać. Ale sami widzicie,
no jezdnia tutaj jest taka dość przejezdna, dość czarna, tak. Kłodowski jest w szoku, nie potrafi się zachować w okresie zimowym. Nie, to tak, pierwsze początki tej zimy to są takie szokujące i dla kierowców aut osobowych i tak samo jak i dla kierowców aut ciężarowych. Później jakoś to, jak już wpadniemy w ten dryk, żeby potrafić się zachować w takiej sytuacji, w tak trudnych warunkach na drodze, to już jakoś to będzie przebiegało. No i moi drodzy, powiem wam, że od pory, gdy wyjechałem z parkingu, a minęło już dobre 30 minut, ani za mną nie ma żadnego auta, ani przede mną, ani nikt mnie nie wyprzedził. Przez dobre 30 km jadę sobie 70 na godzinę i naprawdę jest pusto. Już pytałem się chłopaków z naprzeciwka, czy autostrady pozamykali, czy co. TomTom mi nic nie mówi. Google Maps też twierdzi, że wszystko jest otwarte. No normalnie, szok i niedowierzanie. A ja sobie jadę, jak gość. Na spokojnie 70 na godzinę. Może to i lepiej. Spokojnie, nikt mnie tutaj nie spowalnia. Także pomału sobie jedziemy. Jak to przyjemnie mieć całą autostradę tylko dla ciebie. No widzicie? Jednak ta zima taka nie jest zła. O, w porządku ta Litwinca, zawsze takie ogarnięte. Postawić ci auto na środku. Włączy magiczny przycisk awaryjnych świateł i czekaj sobie, aż łaskawie pan kierowca odjedzie. Dobra, idę go pogonię, bo przecież tu nie ma czasu. O, zobaczcie. W końcu zawsze marzyłem o białym grillu. Szef nie był w stanie mi pomalować. To śnieg mi zasponsorował całego DAFA w kolorze. O, standardowo kierowcy nie ma w środku. Ale jakoś przyjadę bokiem. No, ja miałem podobny problem co tutaj kolega. Uła, na milimetry, co? Kurczę. I to wyobraźcie sobie, że jest godzina 19 i to jest autohof. Takie cyrki na autohofie, za którego jeszcze trzeba zapłacić 15 euro. O! Kurde, perfekcja chirurga, zobaczcie. Dobra, daj do przodu. No i tak troszeczkę podłamany, ale stoję. Najważniejsze, że trzy ciężarówki już przejechały, to będę mógł spać spokojnie. Nie cierpię stawać w takich miejscach. Się stresować, że ktoś mi uszkodzi naczepę albo stereczko. Gość swobodnie przejechał, także nie jest źle. Chyba nikt mnie nie będzie budził w nocy. Tutaj ten demotrans ewidentnie psuje robotę, bo by był większy manewr do wyciągnięcia się, żeby swobodnie tutaj przejechać. A ja tak naprawdę, choćbym chciał stąd wyjechać, to nie mam takiej możliwości. Bo tutaj nie mam gdzie się wymanewrować, bo tam również stoi ciężarówka i całe szczęście, że tutaj było to miejsce, bo tak to bym musiał kolegę z demotransu budzić. I by musiał mi odjeżdżać. I podejrzewam, by nie był on zadowolony tak samo jak i ja. Dobra, koniec wycieczki na dziś. Jutro będziemy walczyć dalej. Dobrej nocy.
No i moi drodzy Państwo, mamy kolejny dzień wyzwania i walki z zimą. Dojeżdżamy za jakieś tam 40 km do granicy niemiecko-austriackiej i mamy gigantyczny korek i opóźnienie godzinne na swojej drodze. Zima, jak widzicie, nie odpuszcza, cały czas sypie, jest 0 stopni na zewnątrz. Całe szczęście, że autostrady są jeszcze czarne. No i cóż, jakoś musimy sobie poradzić z tą z tymi anomaliami pogodowymi. Ale nie jest źle, pługi są w pogotowiu. Ale wydaje mi się, z tego co się orientuję, to te opóźnienie nie jest spowodowane przez padający śnieg, tylko po prostu Austria ma nieraz takie odchyły, że lubi sobie wprowadzić coś takiego jak regulowany ruch i wpuszczać tylko 200 ciężarówek przez godzinę czy dwie godziny, już nie chcę tutaj kłamać, ale wiem, że gdzieś coś takiego jest, że parę dni w tygodniu mają, że regulują ruch i wpuszczają tylko jakąś tam ilość ciężarówek w danych godzinach. No i dlatego właśnie tworzą się tak ogromne korki. Więc już to wiem, że to będzie męczący, ciężki i długi dzień. I chciałem rozładować towar z Gdańska w Genui dzisiejszego dnia, ale jestem święcie przekonany, że na pewno mi się już to nie uda. Dobra, moi drodzy Państwo, przepraszam, ale musiałem, nie wytrzymałem tak długo stać na tym prawym pasie. No już wszystko wiemy. Austria postanowiła sobie zrobić blokadę jakąś tranzytową, czy coś, nie wiem jak to się nazywa. Wpuszcza tylko 300 ciężarówek na godzinę. No, a my sobie stoimy w korku. Ile mamy do granicy? Zaraz wam powiem. Tom nam pokazuje. O, 40 km do granicy, także to będzie korek. 40 km, bo właśnie już za granicą austriacką się jedzie. Więc Tom pokazuje nam 53 minuty opóźnienia. Na pewno to nie będzie tylko godzina, tylko wiele, wiele dłużej spędzimy czasu na autostradzie. No cóż, witamy w transporcie. Także czas poleżeć, odpocząć, rozprostować nóżki i może kiedyś ruszymy. A dobra, dzięki wielkie. Przed sekundką. Bo pierwszy i drugi pas kurwa tam na pierwszym dwie osobówki jednego się i na drugim. No, także moi drodzy, nie tylko Austria zablokowała nam przejazd, ograniczyła do minimum przejazdów tranzytowych dla aut ciężarowych, ale również mamy kolizję na swojej drodze, trzy osobówki zderzone, skrajne dwa pasy zamknięte, z tego co usłyszałem na radiu, więc miodu nie ma. No tutaj kierowcy są tak zdesperowani, że już skrajnym lewym jadą. O! Dobra, jedziemy. Troszeczkę się przemieszczamy. Ale tutaj koledzy na prawych pasach to już nawet zgaszone auta mają niektórzy, bo słabo, słabo to dzisiaj wygląda. Dobra, cóż. Przejechaliśmy ze 100 metrów, ale przerzucam na pauzę, bo to nie ma sensu. No, kolega z naprzeciwka jadący powiedział na radiu, że nam współczuje. No, sam sobie też współczuję. Mamy wypadek, tak jak wspomniałem, przed nami i mówi, że może do granicy dzisiaj dojedziemy. A do granicy mam 40 km, także to będzie piękny i długi dzień. Z środkowego się wpierdalałem potem na prawy, tak? Nie wpierdalałeś, bo to...
No i mijamy tablicę informacyjną, że w kolejnych dniach, takich jak 13, 14 oraz 15, będzie podobna sytuacja, że będzie blokada do wjazdu do Austrii. Nie wiem, co oni mają za cel w tym wszystkim, ale Austria to taki kraj, że tego po prostu nie zrozumiesz. Lubią po prostu również utrudnić życie kierowcom osobówek, tak jak i ciężarówek. No, z tym trzeba się pogodzić. No, zobaczcie, cały czas godzinne opóźnienie. Nie jest kolorowo, nie jest. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Przed chwileczką kierowca jadący z naprzeciwka powiedział nam, że jest tak wszystko zabite, że tam nic nie jedzie. Tutaj jesteśmy jeszcze na rozwidleniu dwóch autostrad. Jedna, która jedzie prosto, a ja skręcam w dół w kierunku Austrii. I dlatego jeszcze to w miarę ten lewy skrajny pas idzie. A później już jest wszystko zamknięte. I kierowcy jadący z naprzeciwka radzą nam zjechać na parking i wykręcić 9 godzin pauzy, bo to po prostu nie ma sensu. No, tak jak widzicie, no, transport jest to dziedzina nieobliczalna. Nawet nie wiesz kiedy, nie wiesz w jakim momencie się zatrzymasz i stoisz, nie wiesz ile. My jeszcze jako kierowcy ciężarówek jesteśmy wyposażeni w jakieś jedzenie, napoje, możemy sobie zrobić coś do jedzenia i w ogóle, ale kierowcy z osobówek mają już troszeczkę gorzej. Mnie już pomału męczy ten korek. Ale to chyba lepiej jechać tym środkiem na tym kuszce niż też na prawym, tak? Fajnie na tych niemieckich autostradach, zawsze można odpocząć sobie. Pauzę wykręcić. Stoimy już tak od 5 godzin. Także na bieżąco to nie idzie. Zaraz podejrzewam, że Niemcy będą z kawą i kanapkami przyjeżdżać na autostradę. A wiecie, że do granicy mamy jeszcze 50 km, a do samego przejścia granicznego jest korek. Także fajny dzień. Także tak to wygląda. Śnieg z deszczem cały czas pada. Pogoda nie jest zbyt przyjazna. Jest słabo. Dobra, wracam do kabiny, bo kurde, jest zimno i nieprzyjemnie. Odstępy porobione po pół kilometra, tam policja stoi, nie puszcza, no i to tak się ciągnie. Albo na przypale, albo wcale. No skrajnym lewym to jeszcze nie miałem przyjemności jechać w tym kraju. Ale zobaczcie, jak to pięknie stoi wszystko. Normalnie szok i niedowierzanie. Jak można stworzyć tak gigantyczny korek na autostradzie? To jest nie do pomyślenia. Ale tak to. Tak, ja miałem załadunek dzisiaj do 17 w Mediolanie na Anglię. No, to też dojadę. Na weekend nawet chyba. No, wszędzie korki. To ktoś od Villach, jak tam jest ta droga? Kurde, zaraz trzeba gdzieś się wbić, bo przecież... Villach pół metra śniegu, zdjęcie mam. Też wszystko stoi? Dobra, mamy jakąś lukę. Premiero cały czas człowiek jechałem w tą stronę. Nie, mi kolego chodzi o Villach, bo tutaj kazali mi jechać, żeby tylko... Dobra, mobilki, mija 3 godziny później i nic się nie zmieniło. I wiecie co? Od tych 3 godzin się zmieniło tylko tyle, że wszystkie osobówki sprowadzane są w boczne drogi pasami awaryjnymi i zostają na autostradzie tylko auta ciężarowe. Więc już wam pokazuję, jak to wygląda.
ogólnie bardzo mało stabilnie. Więc witamy w transporcie. Fajnie będzie dzisiejszą noc spędzić na poboczu. Ale w sumie, drodzy Państwo, nie ma co tak naprawdę się denerwować. Zobaczcie, my stoimy sobie, popijamy kawkę od praktycznie 8 godzin bez ruchu, a inni muszą pracować. Nie, już to naprawdę pomalutku nie robi się śmieszne. O, już teraz mi przeskoczyło, nie zobaczycie. Po 4 godzinach i 52 minutach ruszamy. Nie, kolego. A, bo dobra, wpuszczę cię. Tutaj podejrzewam, że duża część kierowców już poległa, poszła spać i w ogóle. O, tu policja tam. Jedziemy, jedziemy, o! Po przoku. O, Saszki pauzy dokręcają. Aż tam policjant, kurde, zwrócił uwagę. Dobra, jedziemy do Austrii w końcu. Jak to fajnie jest wrócić na szlak. Jestem podjarany jak małe dziecko tu dobrymi klockami Lego, wam powiem. Wiecie co znaczy, jak ruszyliśmy? Że Kłodowski na pewno już z lewego pasa nie zjedzie. I właśnie, na co czekać? Czemu mamy stracić czas? Jedź, Dafik, jedź, 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 jedź. Trzeba nadrabiać stracony czas. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. No i jesteśmy na granicy niemiecko-austriackiej. Oj, dzisiaj te Niemcy i Austria to dała popalić. Ja to jeszcze nie tak długo stałem na tej autostradzie, ale słyszałem, że inni kierowcy to i po 11 godzin. A tutaj, no teraz już na bieżąco w miarę to idzie. Nie ma na dużego zagęszczenia. Zwalniamy tylko do prędkości 30 na godzinę i wjeżdżamy w granicę. Ale jest naprawdę, to był bardzo specyficzny dzień. Jak jeżdżę ponad 6 lat po Europie, to w tak gigantycznym i w tak długim korku to jeszcze nie miałem przyjemności stać. Więc tutaj mamy przed sobą właśnie już granicę. I jedziemy. No i małymi kroczkami, z drobnymi opóźnieniami dojeżdżamy do Włoch. Jesteśmy na Brennero. Po lewej stronie mamy przejście graniczne oraz waga między Włochami a Austrią. A ja wjeżdżam z drugiej strony, czyli od Austrii do Włoch, więc jakoś pomalutku to podołaliśmy. Tu mamy znak informacyjny, że znajdujemy się już we Włoszech. No i po prawie 2000 km przejechanych przez Polskę, Niemcy, Austrię i część Włoch dojeżdżamy do miejsca rozładunku. Pogoda nie sprzyja. Jak na słoneczną Italię, to jest dziś troszeczkę słabo, bo mamy deszczyk, nic. Panowie już pierwszą paletę rozładowali,
Mam nadzieję, że to sprawnie pójdzie. No tu robota idzie. No makaroniarz się zdenerwował, bo cofa, bo tutaj nie ma gdzie się obrócić. A tam standardowo osobówka podjechała mu pod dupę. No taka sytuacja, takie nieporozumienie. Tutaj robota idzie. Tam też kolega Lore ładuje. Pogoda naprawdę jest tragiczna. Także i jedziemy z tematem dalej. Idę zwijać pasy i zobaczcie z tego punktu, jak będzie wyglądał rozładunek. Powiem, że fajna ta robota na tej plandece. Taka nie za lekka, nie za ciężka. Pada niemiłosiernie, jestem cały mokry. No i jak sami widzicie, rozładunek w miarę przebiega pomyślnie. Ale do frachtu spedycja mi chyba przeziębienie dorzuciła gratis. Bo jestem cały przemoczony, przemarznięty. Jest w chwili obecnej chyba ze 3 stopnie. No i jak sami widzicie, pada deszcz okrutnie. No, niech to zabierają, zamykam i zobaczymy, co dalej czas przyniesie. Ale z chęcią to już bym chciał odpocząć, bo nie, to nie jest robota dla mnie. Miało być słońce i plus 20 we Włoszech, a jest deszcz i plus 3. Czy ja na to tylko zasłużyłem tym wyjazdem? O, zobaczcie, jest bicycle. Będziemy jeździć na weekendzie. Nie, żartuję. Muszę go gdzieś zutylizować. No i ostatnią rzeczą, którą będzie pan rozładowywał, to jest silnik Rolls-Royce. Pewnie jakaś część do statku. Bo jesteśmy niedaleko portu w Genui. I widziałem, że właśnie to jest właśnie przeznaczone do statków. Wszystkie elementy, które przywiozłem z portu w Gdańsku. Dobra, jesteśmy już rozładowani. Przebrałem się, bo byłem calusieńki mokry. Obieramy kierunek Florencja i gdzieś w okolicach właśnie Florencji będziemy odbierać sobie weekendową pauzę. Ale zanim tam pojedziemy, to musimy stąd wyjechać. A wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że tam nie ma możliwości zawrócenia, bo nie wiem, czy widzicie, ale tam jest strasznie ciasno. Z tyłu jest skrzyżowanie i główna droga i musimy do niej po prostu cofać, żeby stąd wyjechać. Więc będzie wesoło. Już włączam światła awaryjne, żeby osobówki wiedziały, że będę się przymierzał do manewru cofania. No, już jedną mamy za sobą. O, dobra. To będzie kurde kiepski wyjazd, ponieważ nie dość, że jest ciasno, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest tego typu, że trzeba cofać aż do drugiej głównej. Kurczę, jest strasznie ciasno. O, szef, kurczę, tutaj mi pasa. O, grazie, capo, grazie. Widzisz, ja nie widziałem. To jest włoska solidarność, pomoc, pomógł. W ogóle wózkowy był bardzo sympatyczny i przede wszystkim ogarnięty i robił wszystko za wszelką cenę,
żebym miał jak najmniej roboty, ponieważ przywiózł mi taką przedłużkę i wam powiem, nie, ja tu nie cofam, nie, cofam do drogi wyjebana. Czy nie? Bo dobra, zrobimy to inaczej. No dobra, do drogi cofamy. Nie ma sensu. Nikogo nie mamy za sobą, więc... Więc na razie jedziemy. Tam widzę, że do skrzyżowania mi idzie kolega i będzie je pokazywał, żebym wyjechał. Bo tutaj by było strasznie ciężko. O kurde, ale jest ciasno. O masakra. Dobra, jakoś pomalutku, pomalutku. Chyba wyjedziemy. Tutaj zobaczcie. Stoi jeszcze bus, dobra. Jest grubo, nie? Czasami te włoskie firmy to jest stan umysłu. Ale tam dzielnie mi pomaga, za co bardzo szanuję. Tutaj idzie drugi kolega, który też mi asekuruje. A, si. Zobaczcie. Co ja mam przed sobą. Dobra, czekamy na zielone światło i będziemy cofać dalej. Ale fajnie, fajnie, to jest miłe, że nie pozostawili mnie na pastwę losu, pomagają mi wyjechać z firmy, bo naprawdę bym miał ciężko teraz wychodzić, co chwilę sfradzać. Dobra, jedziemy. I na skrzyżowanie. Dobra, i tu jedziemy już, dobra. O, daw, kurwa, o. Wiecie, z biegami w dafie to też tak słabo czasami z reakcją. Dobra, ale super, dziękuję bardzo za pomoc. Jedziemy na Florencję. Oj, to nie będzie słoneczna Italia, jak sami widzicie, jest 4 stopnie na zewnątrz. No i cały czas pada deszcz. Jest totalna porażka z pogodą. No i wyjeżdżamy ze stacji. I tak bym chciał wam powiedzieć, zobaczcie, we Włoszech, jakie są pasy rozbiegowe. Że tu nawet osobówką nie jesteś w stanie się wyciągnąć z parkingu. No ale Włosi to stan umysłu, również kraj wielu możliwości. Ja zmierzam już w kierunku Florencji i następnie zostawiam naczepę na serwisie i jadę po naczepę Patryka. Więc zapraszam już was z tego miejsca na kolejnego krótkiego vloga. Coś tam nagramy, bo będziemy jechać samym koniem do Rzymu po naczepę i będziemy wracać ponownie do Florencji z jego pustą naczepą, bo jego DAF doznał uszkodzenia jakiejś części czujnika i po prostu trzeba czekać dość spory okres czasu na część, która jest uszkodzona u niego w DAFie. Więc żegnam się z wami,
I co? Życzę wam dużo przyczepności. Mam nadzieję, że wycieczka do Austrii oraz Włoch i przygody na przepięknym przejściu granicznym między Niemcami a Austrią wam się podobało. Także jedziemy dalej i trzymajcie się ciepło.